Siemanko, jestem Kuba, zapraszam was na kolejny unboxing paczki Jack Motor. I tu powinien przyjść cylinder i takie inne rzeczy, więc zobaczymy. Troszeczkę waży paczka, nie powiem nawet ile, 3 kilo, nie wiem. I otwieramy. O Boże. Linger between the words to say, hey, to say the words you remember. Now we're here to take control over your body and over your soul. We're gonna take back everything and lose it all. Lose it all. Lose it all. Feel it in your heart. Feel it in your legs. Dobra, w tym pomieszka. Zacznijmy od tego, tu jest brata. A tu nie ma to. A no, jest śmierdzi. Tak. Nie wiem. Nie czekamy na to, powąchaj. Tak. Nie wiem. Dziwny. Gwint, tak jak był ci olej, to jest w oleju. No, tak dziwnie śmierdzi, ale wszystko z oleju, więc nie chcę tego zbytnio dotykać. Żeby się pieprzyć to co okno. Olej. No i dobra. Tak jak można zauważyć, kanał jest. To jest wszystko w oleju. No i co, jest spoko, polecam. Dobra, to połóżmy je tak o. Mrek leży. Następnie, co tu jest? Coś za mało tych rzeczy mi się wydaje. Ale zaraz zobaczymy. Kratka. O. Wziąłem, bo mi się podobało. Jakie te linki są duże. Co jest to? Przód, czyli hamulec pewnie. Nie wiem, tu są dwie linki chyba. No, dwie. Linka, hamulec i sprzęgło powinno być. Cześć. To jest... Miarka? Nie pierdol. O kurde. O to bardzo. Dzięki kamerze spa. Skomniara chyba? Nie. Tak. To materiał dziwny. Tu jeszcze jest znak naklejki brata. O, Jack Motor w końcu coś dało. A to jest Yamaha. Logo, więc to jest brata. Tu już chyba nic nie ma. Tak. Dobra, zobaczymy co tutaj. Tu też będą brata rzeczy. Rzeczy co powinny być. Czyli to są nie moje rzeczy. Tak jakby. Tu. Dobra. Tutaj mamy pierścienie. Trzeba będzie zmienić. Gumkę od zmiany biegów. Uszczelka tego. Gaźnika. No i zmianek z kulkami. Okej, to by było na tyle, że wam się podobało, możecie zostawić łapkę w górę. No i widzimy się do kolejnych odcinków. Trzymajcie się, no i cześć.